Majster, szef, co ty robisz? Łapowicę. O, to, ale to wzmacniane, ale to nie dla mnie. Chodź, Kuba. Zacznijmy może od butów. Zobaczymy, co wybierzemy. Można się zgubić. Jesteś? Mówiliśmy o klamkach, czyli coś wygodnego, coś zdecydowanie takiego na okres lata, raczej przystancie na pewno potrzebujemy w dobrej ventylacji. Tak, nawet na teraz, nie? Czyli nawet rozmiar 44,5. Ale o membranie nie mówimy, raczej nie powinno być żadnej tam wodoodporności. Tak nie. Dobra. Coś nalejcie. Na pewno SX dwójki otrzymy w trzech kolorach występujących w zasadzie, czyli te beżowe w granacie w szarości. Nowość zupełna, czyli teraz ostatnio dojechały, tylko jeszcze nie wiem, czy mamy w pełnej rozbiorówce, ale w kolorze czarnym. Więc możemy spokojnie sobie SX dwójki przymierzyć. Buty klasyczne, wiązane, bez żadnych dodatkowych zamków, ale duża perforacja, więc na lato będą do stanu idealne w zasadzie. Więc albo tego typu rodzaj. Mamy też pierwszy model. Ostatki, co prawda, ale tylko w brązowym kolorze zostały nam jeszcze z poprzedniego SX dwójki. Możemy uderzyć w nieco mocniej wentylowany tutaj model trzymy nadal, aczkolwiek on jest o tyle ciekawszy, zamek, że mamy tak, zamek. Właśnie te od razu mi się rzuciły w oczy. Tak jest. Dwie pary sznurówek, więc możemy też sobie zmieniać do siebie. Dobrze, czyli obstawiamy te, okay. Rozmiar. W jakim rozmiarze? 44,5 albo 40. To za momencik podamy, wtedy sobie będziemy mierzyć na spokojnie. Coś wy jeszcze ewentualnie od CD, żeby wizualnie stwierdzić nie ciekawsze. Dla nas, bo to już kwestia gustu. To weźmiemy to pod uwagę tego i tego. Dobrze. Mówimy o ewentualnie takich bardziej sportowych też, nie, czy raczej nie, klasyka? Nie, tu już mamy wybrane. Dobra, no to lecimy z tymi 44. Zobaczmy. Dopasujemy wszystko i pod spodnie, pod wszystko będzie się pasować. Nie ma sprawy. Szybkie zakupy, Kuba. Zacznijmy od 45. Zerkniemy, czy tutaj będzie w porządku, ewentualnie zobaczymy ten najniższy model. Te fajne, Kuba, zobacz, na zamku, bach, zakładam. Zapraszam tutaj na krzesełko. To już będę przymierzał, że jak spodnie wybierzemy wszystko w stanie na... Wszystko? Tak, ze wszystkim. Dobra, to zobaczmy, polecimy. 45 w takim razie ze sobą, w razie czego przejdziemy dobra, dalej. Dobra, okay? Dobra. Lecimy dalej, Kuba. Dobra. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli mówimy o spodniach. Właśnie. Pierwsze pytanie wizualne, czyli ciemne, jaśniejsze w ogóle szukamy. Mogą być jaśniejsze, żeby się odznaczać. Dobra. Czy zieleń typu... Bojóweczki? Czy raczej niebieski? Może raczej niebieski. Niebieski, okay. Jasny. Miałoby się coś dziać na nich, czy niekoniecznie? Typu właśnie jakieś kieszenie, przetarcia, wstawki, tak, panele. Tak, mogłoby ma się dziać. Tak. Okej, okay, czyli wandale możemy wziąć pod uwagę? To. Mogą być poszarpane. Tak. Zamki bardziej. Zamki bardziej. Będziemy mierzyć. Dobra. Czyli zobaczmy sobie. Tu XL-kę. Tutaj w zależności od modelu na pewno będziemy dobierać, więc zobaczymy sobie na pewno 3,6, 3,4 w tych granicach. Zobaczymy sobie Ohio, zobaczymy sobie jeszcze ten model. 3,6, żeby też dobrać. Proszę rzucić okiem, może gdzieś na tej alejce jeszcze będzie coś ciekawego, coś wpadnie w oko. No właśnie akurat te dwa modele. Te dwa. Dobra. Wpadły mi w oko. Z tymi dwoma. I bluza teraz. Bluza. W zasadzie kilka opcji, bo koszule kewlarowe z całą podpinką od wewnątrz, ochraniacze barki, łokcie klasycznie w brogerze, ewentualnie od shimy lub od seki, więc mamy jeszcze dwa modele, które delikatnie się różnią. Tutaj jest opcja wypięcia całej tej wkładki kewlarowej, ochraniacze oczywiście też, wtedy zostaje taka koszula kewlarowa bez niczego, natomiast w sece i w shimie jest ona wszyta już na stałe. Więc obojętnie, ja... może być na stałe, może być z kapturem coś? Jeżeli kaptur, to tutaj w zasadzie jedyna bluza otwórgana. Też klasyczny krój, mamy jeszcze podpinkę dodatkową, więc możemy się też tutaj dopasować. Tak, to chyba to. Lecimy z tym.
tutaj zobaczmy sobie też około XL, myślę, co? Tak, XL-ka. XXL. Nie, XL. XXL. Tak. Okay. Czyli żeby było luźno, ale w miarę komfortowo. Bezpiecznie i komfortowo. Dobra, lecimy z tym. Dobra, na przybieralnię. Dobra. Powiesimy tutaj. Dzięki. W miarę blisko do butów, to są 2X, więc na razie tylko. Dobrze. Ja ze sobą bardzo proszę. Dzięki. Dziękuję. Jestem obok. Tak. Bluza jest, tak, dobra. Jest. Kuba, trzymaj. To, wiesz co, to może na razie wyłączymy, przebiorę się. Dobra. I włączymy, dobra? No. Te już lepiej. Tak, te dobre. Czyli to jest 44? 44, no. Tu jest ochraniacze na biodra. Dodatkowo, żeby sobie wstawić, nie? To jest na samoprzylepny? Nie, tam są kieszenie. Oskar, łańcuch będziesz smarował nową bajkę. No pewnie, że tak. No. Oskar Kaski, ten ci nie wejdzie. Nie, ucho. Nie. To ja już od razu wiedziałem, że musisz mieć ten rozmiar. Ale tak średnio się w nim czuję, może inny jednak tak inną markę, nie? No, LS2. Nie jest tak przylegający super, nie? Nie, LS2, tylko Foxa. Foxika V2. Pewnie. Zacznijmy też od Elki w tym przypadku. Trzymaj. To jest mniejszy niż ten. Nie, to jest w tym samym rozmiarze, tylko inny kask. Ale ten lepiej od razu leży, w ogóle się no, nie widzisz? Rusza. Dlatego właśnie trzeba przymierzyć. Ten jest super. Dużo ludziom Foxy pasują, wiesz? No i tu trzyma po całości, po całej twarzy. Jest, na czole palca nawet nie wsadzę, ten jest dopasowany. Wiesz, inne wnętrze jest, nie? No. To dla ciebie Fox idealnie. A dla mnie Iron. Czyli L-kę muszę pamiętać? L-eczka. Dobra. I teraz co, rozszerzam? Nie, od spodu. Paski poszerz. A, po paskę. Paski i do góry. Tyłowy. Czyli jak łapiesz Czyli eleczkę muszę pamiętać, że... I V2. To jest V1. To jest jedna skorupa praktycznie, więc nie odczujesz... No ale to i tak przy wybieraniu koloru będę przymierzał, nie? To ile, jaka cena tego V1? V1 będzie 699, zaczynały się tak na dobrą sprawę, a V2 już teraz aktualnie 999. Widzisz? Jednak gdzieś kupimy. No widzisz, ja patrz, zobacz. Lata doświadczenia. Tylko ten kolor taki chyba ale nie będzie. Ale to nie patrz na kolor na razie. Na razie ty miałeś sobie skorupę. No dobra, a z tego co byśmy mieli za modele? To inaczej podejdziemy może do Ikea. Ale dziś. No dziś. No, a to macie coś jeszcze na magazynie oprócz tego tu? Tak. Łetam. Lecimy. RR Moto. Tak jest. Kuba Live'a robi, wiesz, ze sklepu. Pokazuje wszystko. Elegancko. V2. No V1 też możemy zobaczyć. Tak? Bo mi to wsioryba. No dobra. Będziesz miał tańszy V1. No tak. I przy naszej Elce w tym momencie z V1 masz tutaj Elkę. Dobra, to na zielono, ja będę sobie widział. Dobra, no to proszę. Możemy jechać. Na nie? Zielono, ciemnozielono masz pokazane wszystkie modele, które są dostępne tutaj u nas na miejscu. No. Na jasno zielono, te, które możemy zamówić. Nie, ty zamierzyłeś jeszcze zupełnie inne. Zaraz zobaczymy, jak się to ładnie nam załaduje wszystko. Pod kolor kłada, patrz. No patrzę właśnie. Jaki masz kolor kłada? No biało, żółto-czarny. Tak. Żółto, ale to jest właśnie też taki jaskrawy? No pokażę, mam jedno w sumie zdjęcie z wczoraj. Nie, bardziej taki. No tego żółtego to tu za dużo nie ma, nie? No nie. Aczkolwiek akcent jest żółty. No. Zobaczmy. W sumie jeszcze zależy. Zobacz ten. Ale zobacz, ten akcent żółty też ma. No. I to jest ten, który ty mierzysz. Tak. No. To jest właśnie ten. Zobacz ten. Tego niestety nie mam dostępnego na jasnym kolorze, nie jesteśmy też w stanie go załatwić. Tutaj już brak dostępności niestety, więc kasku na przykład ten model w LC. Dobra. Ewentualnie coś takiego, tylko on pod zieleń wpada bardziej. Mhm.
Tak jest. Tak. Bo tu na nim chyba jeszcze stara cena jest, nie? Może być. No bo tu jest 8 paczek, a tu chyba było mniej troszkę, nie? No był w górę czy w dół? No 7 jest. Wiesz co, jeżeli to jest V1 też? No, to jest napisane. Pojedynka. Na pewno cenę dostosujemy do tej no. systemowej. A coś tam jeszcze ten? Tak, tak oczywiście. No to zerknij, po ile on by był. Jeszcze nie był. Dobra, idziemy cenę obczajać. To muszę nagrać. Idziemy wyżyłować. No. Nie wyżyłować, normalne, tu się tak dzieje. Wybraliśmy kask dla Oskara. Rękawice już sobie wybrał, Fuksy. Nie, może już muszę chyba nowe kupić. A jak masz na imię? Maciej. Maciej tu ogarnia nam cenę tego kasku dla Oskara. Kuba live'a tam cyka. Dzisiaj do oddania za 599. Dobra, bierzemy. Bierzemy. No jeszcze gogle, gogle zobaczymy, jeszcze. Nie? Dobrze, nie, ostro lecimy. Ostro lecimy. Słuchaj, do tego kasku będą ci pasowały każde gogle, ale polecam ci Foxa. Wiesz? A to ten kask gdzie on jest? Tam jest ten kask? To weźmiemy, dopasujemy coś, nie? W sumie on ma każdy kolor. Jest niebieski, czerwony, biały. Jeżeli chciałbyś więcej żółtego, możemy coś z żółtym. Ale tu żółty albo... trochę będzie się gryzł chyba do tego, co? Cały czarny, po prostu klasyczne mainy na przykład. A te takie trochę narciarki, co? Takie proste. Jaro, a to? Jest niebieski, jest czerwony, co? Tak. Myślisz? No. Może się to fajnie pasuje. No, tak. Spoko. Najpierw to na głowę, nie? Tak. Ta-dam. Jeszcze w sumie jak on się zapina? A, to jest, o Jezu, to jest to wiązane. A, nie lubię tego. Musisz polubić. To jest twój przyjaciel. Jak to? Przez dwa najpierw, no. Tak. Teraz cofasz do siebie i przez jedno. W środek kładziesz. Muszę to rozdzielić i przez to robisz. Tylne, tak, nie? Tak. Wciągasz tam sobie pętelkę, robisz i bach. I tu, nie? Ja nie tego nie zapinam. Lubię, jeżeli chodzi o te, to są juniorskie tylko i jeżeli chodzi o takie malowanie tylko w juniorskich, te będą dla ciebie za małe. Musielibyśmy wybrać coś podobnego, ale no chyba, że to. To są juniorskie. Aha, to jest junior. Małe. Tutaj musimy uderzyć i to co był. Czyli te albo pod czerwień, albo już zupełnie niebieski. Jakie fajne były. Nie, te też są dobre. Druga szyba też jest do kupienia. No dobra, czyli w sumie co by było, a ewentualnie z czerwonym, z czymś to... On mi po pierwszą półkę, a reszta w dół tak. Do wyboru. Czyli to jest cały ja bym czerwony. Ci na początek proponował przejrzystą szybkę. No bo ja też mi się wydaje, ja tych na nartach jak jeżdżę, to tych blend nie lubię. No. Okay. Chyba faktycznie, co? Ja bym wziął tą czerwień tutaj, paczkę. Ale dobra, ale chciałbym też zobaczyć, jak przez to widać. No dobra. W sumie nie wiem. W pomieszczeniu będziesz to nie. Bo będziesz tego widział za dobrze, wiesz? Na dworzu to się sprawdza. Bo ja nie lubię, jak jest ciemno, to mi się wtedy słabo. Dobra. Tak samo jak w kasku jeździłem, pływałem na skuterze wodnym, to nie widziałem, wiesz, tych fal wszystkich, bo przyciemniało trochę. No właśnie. A tu też musisz mieć oko bystre, żeby w patyka nie wjechać jakiegoś dużego. Żartuj. Mówiłem, że Foxa. Tu jest z tyłu coś się zaczepia? Nic. Nie? Po prostu. Ale kaska jest po prostu wyżłobiona skrupa. Pierw dajesz to na oczy i, to tutaj, i paski to ściągasz do tyłu. Tak, no. Jak ci się chce. Pokażę ci, w którym miejscu najlepiej, aczkolwiek tobie to musi leżeć najwygodniej. Na no oczy. Dobra, to czyli najpierw tu. Tu nakładasz, ale musisz teraz sobie dopasować pod oczy. Czyli co i lecisz jedną ręką, to trzymasz drugą ręką. Naciągasz. Elegancko. Jeszcze da się poluźnić, jeżeli jest... Nie, ale mi tu nie wadzi. Okej. Okay. Lusterko masz przymierzane, to widzę. Lecę tam, zobacz. Boże, tu. Ładnie wygląda, co? Tylko chciałbym na dwór wyjść. Zobaczyć jak w świetle dziennym, nie? Bo tak jest... Nie przyciemnia mocno. Miłosz idzie, nakłada. To kład ile goni? Wojenny, ten DS ma 60. To jest mocne. Gaźnikowiec na dwóch gaźnikach.
z dołu nie idzie za dobrze, ale jak tylko złapię tam, wiesz, za chwilę, nie? Za ten momencik, to... Z raptorem by wygrał? Chyba nie. Nie, raptor by go na szczawa brał. Bo po prostu jest lżejszy i od razu ma start, nie? Czyli ja dwójkę zapinam i start mam. A on by musiał raczyć z jedynki. Jak Oskar? Przejrzyste bym jeszcze spróbował. Dużo nie przyciemniają, bardzo mało w sumie przyciemniają, ale porównam sobie. No. A to po co jest? Do zrywek. Do zrywek. Tak, do zrywek jest bardzo dobrze. O tym zapomnij. Ale też kolor mają taki, mhm. Musiałem ci szybę po prostu podmienić, wiesz, żebyś miał coś takiego identycznego w tym odcinku. Wszystko będą z szybką w innym kolorze. Albo ci podmienię. To co to za dźwięki? To są IMX-a. Google, zupełnie coś innego. Możemy rzucić jakoś tam. One bardzo drogie? Dużo nie, nie, w żadnym wypadku. Tam masz 130. Możemy zobaczyć. Ładne, co? No. Gdzieś większe zakupy od ciebie zrobię. No, na pewno. Tak wygląda. Są mniejsze, wiesz, pole widzenia w tym przypadku niż ma troszeczkę mniejsze. To nie, to od razu nie, bo nie lubię jak jest mało. Jeszcze, wiesz co, zupełnie porównaj sobie z kartami. Różne, no różne. No i dobra, a ja to sam jestem w stanie sobie wymieniać? Oczywiście, jak najbardziej. Tak. To może wezmę na początku to, a potem jakby mi przeszkadzało, no to Foxie sobie najlepiej dokupię. Się wymienia szybki. A to jest Fox? Fox. To sobie Fox. Może potem dokupię po prostu szybkę inną, nie? Jeżeli chciałbyś jeszcze porównać sobie po prostu inny model, to wrzuć sobie no. Skrafty. A te ładne. Ale też mniejsze pole, tak? Sprawdź, jak chociaż... to ci leży, wiesz? Raczej pole będzie podobne. 100% zawsze ma mniejsze pole widzenia niż Fox. Te już czuję bardziej, mniejsza tu jest, jakby one wchodzą na... Ale nie są idealnie nie patrz na to. Weź do mnie? Do kasku. No nie są, bo już jest problem, nie? Bo nosek mają. No teraz widzę jak normalnie. No. No chyba lepsze takie, co? No, na początek weź sobie lepiej takie, wiesz, żebyś nie zastanawiał się, co tam widzisz. No, no na pewno przezroczyste chcę. No, a było później to, sobie... A coś tu może być jeszcze, czego tu nie ma? Tak, dlatego właśnie wejdźmy sobie jeszcze. No, zobaczmy dobra. Jeszcze tak. To takie kosmiczne, zobacz, to takie z dziurą, nie? No, trochę mam inne. Też takie. Ty? No, Foxa, ale te 100% mam też. A co to jest 100% czego? To jest 100% gobli. 100% czego? Google. Słuchaj, tak samo ciemny kolor, nie? I to ten jest, model. Mamy je tutaj, ten więc... taki jaśniejszy kolor, co był to też? To... Nie, niestety to czyli jest jasne, tych tutaj na miejscu nie mam. Dobra, ciemny mam na miejscu. Przecież, no, proszę. Możemy. Czyli coś szukamy takiego. Jeżeli szyba będzie w ten sposób wyglądała, jest to jasna przezroczysta szyba. Mhm. Bo tata się pyta, za ile wracamy. No nie wiem, jeszcze z 15 minut na sklepie i będziemy wracać. Siema, byki. Dobra. Ja, ale jeszcze dużo rzeczy chcę. No to kupuj. A Moira jest jeszcze? Nie, nie ma. A widzisz, bo... Siema, Black. Tak, siema, byki. Kuba, to mama się pyta. Kuba, mama się pytała, że ile wracamy. Nie wiem, jeszcze. Ja myślę, że... Ale za niedługo. Były super, te pierwsze, tylko byśmy szybkę zmienili. Nie ma problemu, po prostu dodatkową szybkę do tego dostaniesz. No, coś tak byśmy mogli zrobić, tak nie? Zrobimy. No to super, to te odkładamy, tam okay. Bierzemy. Oj. Proszę. Czyli to były, które? Dokładnie te. Te, nie? No, super, dobra, to szybkę... Ten... Szybka przezroczysta w tym. Dobra, to ściągamy. No, łatwe jest zakładanie, ściąganie. Dasz sobie radę spokojnie. Wszystkie na enduro mają te tryby, te takie wiązania? Tylko wszystkie. Najniższe modele praktycznie mają zwykłe mikrolotki, ale pozostałe mają na to byle lepsze. Czyli to jest lepsze? Tak. Tak. Bardziej niezawodne przede wszystkim. No. Co jest teraz? Musisz to sobie poluźnić. Tu tą pętelkę, co zakładałeś. Weź poluźnij. To musisz sobie sam, bo musisz pociągnąć. O, no i ciągniesz. Tą co ci tutaj poluźniłem, ciągniesz. Pokaż, wyciągasz. To wyciągam? O. Tak. Nie ciągnij tu, tylko tu musisz przedziać. Tak jak włożyłeś, tak wyciągasz. O, i teraz.
Dobra. Kask mamy, godę mamy, do tego szybko dorzucimy za momencik. Dobra, tu się coś reguluje, tu się coś robi, czy tu nic nie działa? W zasadzie, jeżeli chodzi o samą regulację, to wszystko masz już ustawione, nie ma tutaj żadnych możliwości innych. Natomiast masz możliwość wyciągnięcia poduszek, wymiany ewentualnie. Na rzepy? Oczywiście. Tak, tutaj masz rzepki, ale też dodatkowe zatrzaski. Do prania, nie? Trzy zatrzaski na poduchę, dwa z tyłu i element z przodu, tutaj są rzepy akurat. Na przodzie. Dobra, to na dzisiaj ja bym miał wszystko. Już tego buzera dzisiaj nie mierzymy, bo i tak go wezmę dopiero potem, nie? To już i tak. No dobra, ale chociaż sobie przymierz. No dobra, jakby nie to było. Jakiś zobaczyć, bo nie sobie, wiadomo, czy w ogóle czy... rozmiar dostanę. Na tak, właśnie. To jeszcze macie cenę gogli. No to potem na koniec wszystko. Dobra, to gdzie idziemy? A, dobra. Buzer. Myślę, że 2XL na pewno. Na wszystko co największe. Czuję się teraz jakbym miał 2 metry. No bo na tak wydłużone. No tak. Za mały będzie. Tu na dole ciągnij, zapniesz się, zapniesz. Tak? Raczej bez problemu. Brzuch ciągnij, o musisz. No i ciągnij. To jest tak elastyczne, co się nic z tym nie stanie. Nie wydaje mi się, żeby to było. Jest idealny. Tu masz, no jeszcze, masz możesz poluźnić sobie paski. Pas jeden na drugi. Tak, tu ci ludzie robię górę. To są dodatkowe paski, żeby móc samego długa używać osobno. No, to też sobie możesz albo tak, albo tak. Elegancko. Odwróćcie? No. To jedziemy pod stadion? Tak. Ja myślałem, że one są dłuższe, one tylko tyle. Nie, co? Nie, spoko będzie. No. Następnym razem będziemy, to bierzemy. No. To już bierz jaki rozmiar. Jaki rozmiar? Wszystko wiadomo. Dwa XL. No. Pozwolę, wiesz, a zależało mi na kasku, żebyś miał taki dopasowany, bo to jest komfort jazdy, rozumiesz? No tak. Torbę mogę brać. Git. Maciek, to na hasło Blegopso możesz tam rozdawać. Mogą brać te plakaty. W porządku, dziękujemy. I kalendarze są. No. To co, my idziemy mnie podliczyć? Jasne. Będziemy lecieć chyba, nie? No. Gdzie nas, że wbiliście? Dziękujemy za gadżety. Gdzie nas? Majster, szef, co ty robisz? Łapowicę znalazłem. To jest do czego? Do czyszczenia? No chyba. Chustki? Tobie by się przydało właśnie, żeby nie marnować rąk. Ale tu ma. No ma. Do chust kwarny. Tomek sobie powinien kupić do Kaja. Musi dbać o tego Kaja, nie? I tak przycierać. Tak. Przycierać. Pożegnaj się z widzami, Kubo. Czekaj, zdejmę to. Nara. Cześć. Na razie. Na razie. Dziękujemy. Co mamy? Bardzo dziękujemy. Nie? Dzięki. Co masz, Kuba? Ale mam naklejkę. O ja. Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie. Na tego, nakłada będziesz miał? Nakłada. Na co to? Dzięki bardzo. Dzięki. Nie, no ja biorę wszystko. Możesz mi? I co, Oskar? Ja ile zapłaciłeś? No? 1140 zł za wszystko. Za wszystko, 1140, czyli gogle, dodatkowa szyba do gogli, kask, foksy, olej, filtr, 2 litr płynu hamulcowego. I chyba wszycho, nie? Wszycho. Ale to ciężko. Dobra, co ci wziąć? Dasz radę kask. Karton. Oj, no. Dzięki. Biorę. V1. Dzięki, do widzenia, nara. Dla ust. Trzymaj, dziadek, jak możesz. To tak. Wiesz co, ja się podzielę z Tomkiem, dam Tomkowi tą paczkę. Bo nie było go, wiesz? Nie będę taki. Dobra? No. A tu?
tylko dla Oskara. Dobra. To dla mnie. A to do bagaja może. Do bagaja. Ja tu ze sobą wezmę. No to może Kuba, tak, Kuba do przodu weźmiemy te. O, ja moje biorę do mnie. I dla Tomka. Ten Tomkowi wezmę, dobra? Ale to lekkie, co? Dobra, to ja, no. To ja tu wezmę już do siebie. Co dobra. No zobacz. Patrz, ty, kubek pewnie. I o, kubeczek. Ale ładny. No widzisz, to nie mogę dać Tomkowi, bo muszę z niego pić. Zaraz zobaczymy dalej, coś jeszcze jest. Patrz. Patrz, ale akurat ja też, ty masz swoje, ja mam do nowego dobra, kłada. Ja Tomkowi nie... Tomek, zajebista. Kuba, to ja Tomkowi nie daję, bo to jest dla mnie. Do kluczyków dam jest smyczka i z kubka muszę pić, nie? Zobacz, super, Tomek, smyczka. Musisz się załatwić. Ty, to nie wszystko, patrz. Do patrz, czyszczenia szybkich gogli, to akurat dzisiaj gogli, kupione. Patrz. Ściereczka. Ściereczka. Zobacz, dwie dyszki. Dwie dyszki, proszę bardzo. Patrz. Wlepy. Lewa w górę. W górę. To ja, o, też benzyna we krwi. Tak, chcę. A ty to. Może masz inne, bo może mają różne. Nie. Ty już zapomniał o mojej torebce. Ale ja mówię, że ty masz inne. Patrz, coś o. jeszcze. Zapaszek. Zaraz odpalamy. Dokłada, zobaczymy, jak dokłada, pachnie. Dokłada, dobra. Jak dokłada, że na dworzu nie czuć. Cicho. Mam naklejkę. Ja ci to do przodu daję całe. Nie, będę miał u ciebie na tyle. Ty, ale zobacz. Tu by pasowało, co? No. Na ten kolor, nie? No. Gdzieś trzeba nakleić, jak się umyje samochód. Dobra. To co? Spadamy. RR Moto... Motocykle. Torun. No, patrz, Kuba ma inny. Nie, to nie jest magnes. To jest zapach samochodowy. No, ale będziesz miał zapach na fuskwarnę. To co? Zrywamy się? Zrywamy. Byki, to już koniec. Zrywamy się stąd. Nara, hej, trzymajcie się. Elo. Inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.